Jak zrobić śniadanie bezglutenowe? Witam Was w mojej kuchni i mam do Was pytanie. Czy potrzebujecie pomysłu, jak zrobić śniadanie bez glutenu? Co można przygotować z soczewicy na śniadanie? Czy warto jeść soczewicę? Obejrzyjcie film, bo przygotowałam dla Was pyszne, odżywcze i bezglutenowe placki z soczewicy. Zapraszam! Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i dziękuję również za 21 tysięcy subskrypcji. To dzięki Wam taką liczbę osiągnęliśmy. Dziękujemy! Dziękujemy! Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to mam na imię Agnieszka, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pierwszy składnik to oczywiście soczewica. U mnie soczewica czerwona. I najpierw musimy ją zalać na noc wodą i dopiero następnego dnia rano odcedzamy z wody i taką odcedzoną soczewicę możemy już wziąć do zrobienia placków. Czy też możemy nazwać również naleśniki, bo świetnie się takie placuszki zwijają. Kolejny składnik to woda. Będą nam potrzebne zioła, zioła prowansalskie, papryka i czosnek granulowany. Odrobina pieprzu i sól do smaku. I nasz ostatni składnik jest to oliwa bądź olej. Ja dodaję już tak na oko. I całość teraz porządnie miksujemy. Do zobaczenia po zmiksowaniu tej masy na placki i placki możecie również zrobić na śniadanie z dodatkiem szpinaku. Kliknijcie kartę. Masa już zmiksowana. Możecie bezpośrednio lać na patelnię z blendera. Mój jest bardzo ciężki, bo jest szklany, więc ja sobie przekładam do innego naczynia, żeby było łatwiej trzymać w ręce. Jeśli by była ta masa zbyt gęsta, ona ma być taka pomiędzy klasycznym ciastem na naleśniki a pancake'ami, czyli gęściejsza, ale łatwo dająca się lać, to spokojnie możecie dodać ze 2-3 łyżki jeszcze wody. To ciasto z soczewicy na placki jest w wersji wytrawnej. Jeśli pominiecie sól i przyprawy, to możecie spokojnie zrobić takie placki na słodko. Podać z dowolnym dżemem, czy miodem, czy czymś innym, co uwielbiacie. Do pierwszego placka natłuszczamy delikatnie patelnię, a później już nie dodajemy żadnego tłuszczu. Rozgrzewamy. Tak ma wyglądać ciasto na placki z soczewicy, czyli leje się, ale jest gęściejsze niż na tradycyjne naleśniki. Jeśli lubicie takie placki warzywne, to zróbcie pyszne placki z cukinii. Kliknijcie kartę. I jak się rozgrzeje, to wylewamy porcję ciasta, rozprowadzamy po całej patelni. Najlepiej właśnie jest robić na takiej mniejszej, łatwiej wtedy nam te placki się przewraca. I jak się ten placek z jednej strony delikatnie podpiecze, to obracamy na drugą stronę i wtedy już tylko chwilę podpiekamy z drugiej strony. Jak się placuszek już tak właśnie podsuszy z wierzchu, to wtedy nam spokojnie, łatwo możemy go obrócić na drugą stronę i podpiekamy do zrumienienia z drugiej strony. Jeszcze momencik.
I ostatni placuszek gotowy. Wielkość tych placuszków, średnica to 15 cm. I takiej wielkości placuszków wyjdzie Wam około 11-12 sztuk. Jeśli użyjecie większej patelni, to wyjdzie Wam mniej placków. Takie placki można na przykład podać z pastą warzywną z papryki i cukinii. Wyśmienicie właśnie do nich pasuje. Można również użyć innej pasty, czy podać tylko z jakimś sosem. Te placuszki świetnie się zwijają i mogą to być właśnie takie naleśniczki. Warto spożywać soczewicę, ponieważ zawiera dużo witamin z grupy B, witaminę K, sole mineralne i zaleca się również kobietom w ciąży, ponieważ zawiera kwas foliowy. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia naleśników i pancake'ów. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!